Siemanko, wolnościowe świry. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Bądź wolny albo giń, w którym motywem przewodnim jest oczywiście wolność i myśl libertariańska, którą zamierzam popularyzować, gdyż uważam, że wolność to zawsze, powtarzam zawsze, najlepsze możliwe rozwiązanie, a im mniej odgórnych regulacji, tym lepiej dla wszystkich. No może z wyjątkiem polityków i urzędników. A więc, dlaczego wszystkie narkotyki powinny być legalne? To pytanie, na które odpowiem w tym materiale, i myślę, że każdy, kto dotrwa do końca, nawet jeżeli dzisiaj jest zdecydowanym przeciwnikiem legalnych narkotyków, będzie miał wątpliwości, czy może aby na pewno nie pójść w przyszłym roku na marsz wyzwolenia konopi. A więc zacznijmy sobie od tego, że w Polsce ten temat jest bardzo kontrowersyjny, i pewnie dla większości Polaków zwrot legalne narkotyki wydaje się tak samo absurdalny. Jak to, że bogaci są bogaci, bo na to zapracowali? Bo przecież wiadomo, że ukradli. A jak powszechnie wiadomo, albo nie wiadomo, większość się myli i tym razem nie jest inaczej. Bo legalizacja wszystkich narkotyków to najlepsze możliwe rozwiązanie ze wszystkich dostępnych na stole, co za chwilę udowodnię. I chcę w tym miejscu podkreślić, że karanie kogoś zarówno za posiadanie, używanie, czy nawet za sprzedawanie narkotyków jest nie tyle niemoralne. Po prostu społecznie szkodliwe, i zaraz udowodnię tę tezę stosując metodę naukową oraz odwołując się do długiej historii walki z narkotykami. I pokażę przy tym, jak nieskuteczne, absurdalne, niemoralne i po prostu głupie są wszelkie przepisy i prawa, które zabraniają ludziom jeść, pić albo spożywać jakiekolwiek substancje. W Polsce wiedza na temat narkotyków, zwłaszcza wśród starszego pokolenia, jest bardzo niewielka, delikatnie mówiąc. A to właśnie przedstawiciele tej grupy wiekowej zasiadają w Sejmie oraz Senacie, i to oni decydują o tym, czy substancje, których większość z nich pewnie nigdy nawet nie widziała na oczy, mogą być legalne, czy też nie mogą. Ale zanim jeszcze zajmiemy się stricte tematem narkotyków, to muszę w kilku zdaniach wyjaśnić swój punkt widzenia i światopogląd, z którego wychodzę. Powiem to w wielkim skrócie, bo temat ten jest znacznie bardziej obszerny i skomplikowany. I trzeba też oczywiście coś zostawić na następne odcinki. Więc na początek nakreślę tylko najważniejsze punkty, żeby ustawić ten odcinek w odpowiednim kontekście i żebyś ty, drogi słuchaczu, mógł lepiej zrozumieć, że tu nie chodzi tylko o narkotyki i o to, żebyś mógł sobie w spokoju zajerać lolka z chłopakami na osiedlu, tylko chodzi o walkę o wolność i godność każdego człowieka, o to, żebyś ty, jako dorosły człowiek, tak do ciebie mówię, mógł sam decydować o sobie i własnym życiu. A nie być traktowanym jak dziecko, niewolnik albo przestępca. No to lecimy z tym wstępem. Zacznijmy sobie od tego, że światem rządzą pewne prawa, począwszy od najbardziej fundamentalnych praw fizyki, takich jak grawitacja czy oddziaływanie silne oraz słabe, po prawa, które rządzą światem czysto ludzkim, jak ewolucja czy prawo popytu i podaży. I my, jako nagie małpy, Albo jak to woli ludzie, czyli gatunek Homo sapiens sapiens, możemy te prawa jedynie odkrywać i w oparciu o nie budować systemy, w których funkcjonujemy. I dużo mądrzejsi ludzie ode mnie od tysięcy lat badają te prawa i odkrywają. I odkryli na przykład, że nagie małpy narodziły się w Afryce, potem z niej wyszły i zasiedliły wszystkie kontynenty. I przetrwały dziesiątki tysięcy lat na długo, zanim pojawiły się pierwsze odgórne regulacje, zakazy, nakazy i inne tego typu wynalazki. A stało się tak, bowiem istnieją pewne naturalne mechanizmy, takie jak dobór naturalny czy instynkt samozachowawczy, które sprawiają, że potrafimy sami o siebie zadbać i nie potrzebujemy państwa opiekuńczego wraz z tysiącami urzędników, którzy muszą nam mówić, jakie zioło możemy sobie zapalić, a jakiego nie możemy. I z takich właśnie rozważań narodziła się myśl wolnościowa, libertariańska, która uważa, że człowiek po prostu ma naturalne prawo do życia, do wolności i decydowania samemu o sobie. A co najważniejsze, taki system tworzy największą ilość wygranych, co później szerzej rozwinę. I dlatego właśnie śmiem twierdzić, że naga małpa jest naprawdę wystarczająco dobrze przygotowana. Do życia na tej planecie i umie sama o siebie zadbać. I w tym miejscu polecam przeczytać dzieło Karola Darwina o powstawaniu gatunków. Bardzo ciekawa lektura, gdzie co ciekawe nie ma ani jednego wzoru, tylko Darwin przez całą książkę prowadzi wywód naukowy, który w bardzo prosty sposób tłumaczy, jak działa jedno z praw życia, czyli ewolucja. I warto pamiętać, że prawa, które rządzą tym światem, odkryliśmy w bardzo niewielkim stopniu. I o ile praw fizyki nie możemy w żaden sposób zmienić czy wyłączyć, i całe szczęście, bo pewnie dawno już by nas tutaj nie było, to w prawa typowo ludzkie, takie jak ewolucja czy prawo popytu i podaży, już możemy sztucznie ingerować, ale to nie sprawia, że ulepszamy te prawa albo że one przestają działać, bo pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić lepiej. Taki przykład: że gdyby ludzka coś, kość, gdyby ludzka kość mogła być twardsza, to by była, a Najlepszym możliwym pokarmem dla noworodka jest mleko jego matki, i żaden syntetyczny pokarm nie będzie lepiej służył dziecku, bo odpowiadają za to miliony lat procesów ewolucji. I to takie najprostsze przykłady, ale im procesy są bardziej skomplikowane i złożone, tym lepiej jest się do nich nie wtrącać i po prostu nie szkodzić. Idąc dalej, musimy zrozumieć, że każdy system w naszym ludzkim społeczeństwie tworzy wygranych i przegranych. I to też, to też jest jedno z spraw życia. I chcę przez to powiedzieć, że życie na Ziemi nie jest rajem, zła nie da się w pełni wyeliminować. Zawsze, powtarzam, zawsze będą lu y ludzie, którzy są po prostu źli, mordują, kradną czy biorą y narkotyki. Tak samo jak zawsze będą wypadki, choroby i ludzie, którzy mówią, że tym razem socjalizm zadziała. Y po prostu tak działa świat, taka jest też ludzka natura, której nie da się zmienić. I mówię na wstępie takie banały, bo po prostu wiem, że dużo ludzi, głównie o lewicowych poglądach, często nie pojmuje takich podstaw i krytykują każdy system, nie rozumiejąc jak działa świat, obrażając się na rzeczywistość i dążąc do utopii, która jest z definicji niemożliwa do zrealizowania. I ja do takich ludzi ja takich ludzi nie zamierzam przekonywać, więc jeżeli jesteś taką osobą, która obraża się na rzeczywistość, to po prostu to wyłącz. A do całej reszty zróbcie kurwa głośno. Sorry, ale musiałem to powiedzieć. Więc wracając do tematu, rzeczywistość jest jaka jest, nie podlega żadnej dyskusji i na pewno nie jest to żadna utopia. A my jako gatunek nagich małp, pau, nagich małp możemy jedynie, mm, już tak jak mówiłem, odkrywać te prawa, jakie rządzą tą nieutopią i się do nich dostosować. I to co teraz mówię, to nie są rzeczy, które sobie wymyśliłem przy piwie z kolegami, tylko jak już wspomniałem, są to rzeczy, które znacznie mądrzejsze małpy ode mnie odkryły już wiele lat temu. I teraz najważniejsza rzecz. Ludzie, o których mówię, nie pisali tego, co im się wydaje, co im podpowiada tak zwany zdrowy rozsądek, bo nie ma czegoś takiego jak zdrowy rozsądek. Ludziom wiele rzeczy się wydaje, ale ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jak kiedyś słusznie zauważył Albert Einstein, że zdrowy rozsądek to po prostu zbiór fałszywych przekonań, których nabieramy do 16 roku życia. A nasz świat zaczął się rozwijać w naprawdę szybkim tempie, od kiedy około 300 lat temu, kiedy porzuciliśmy zdrowy rozsądek i zaczęliśmy stosować metodę naukową. Ludzie przestali mówić, co im się wydaje, albo wierzyć na słowo e, królowi, papieżowi, czy innej e, nagiej małpie, która myślała, że pozjadała wszystkie rozumy, tylko zaczęli wszystko sprawdzać, kwestionować, liczyć, podważać, i dopiero jeśli jakaś hipoteza przetrwała ten atak, to stawała się teorią naukową. Czyli tak zwaną prawdą obiektywną. A więc ludzie, o których mówię, nie stos stosowali metodę naukową, czyli empirycznie, doświadczalnie sprawdzali, co działa, co nie działa, szukali skuteczności, obiektywnej prawdy i próbowali po prostu odkryć i zrozumieć, jak działa nasz świat. A jeśli chodzi o myśl wolnościową, kapitalizm i wszystko, co z niej wynika, to na mnie osobiście największy wpływ mieli tacy ludzie jak Ludwig von Mises. Adam Smith czy Frederick Bastiat, których książki serdecznie polecam, ale jak, jako, że znam dobrze sztukę wojny, Tzu, tsu, to próbowałem poznać też wroga i czytałem tak zwane dzieła, na przykład Karola Marksa czy innych lewicowych oszołomów, których imion wstydzę się tutaj wymieniać. Generalnie nie polecam. Dobra, i podsumowując ten przydługi wstęp, słuchałem i czytałem ludzi, których celem jest jak najbliższe zbliżenie się do tak zwanej obiektywnej prawdy i próby odkrycia systemu, w którym jak najwięcej ludzi będzie wygranych. A więc wreszcie przekładając to na temat narkotyków, najlepszym możliwym systemem, jaki możemy stworzyć, odkryć jest ich pełna legalizacja. Bo taki system stworzy najwięcej wygranych. Yy, dobra i teraz wreszcie weźmy się za temat narkotyków. Nagie małpy od zawsze odurzały się różnymi ziołami, grzybami, czy innymi naturalnymi substancjami psychoaktywnymi, i to jest całkowicie naturalne i normalne dla naszego gatunku. Zresztą nie tylko dla naszego, bo wiele innych zwierząt również to robi, jak na przykład misie koala. I jakimś cudem, zarówno my, jak i one, przetrwaliśmy dziesiątki tysięcy lat bez żadnych regulacji i zakazów spożywania tych substancji. Normalnie cud. I ludzie zawsze będą to robić, będą się odurzać w ten czy inny sposób i to się nie zmieni, bo ludzka natura się nie zmienia. A przynajmniej potrzebuje na to więcej niż kilka tysięcy lat. I w tym miejscu warto przytoczyć odkrycie Fredrika Gaussa i jego rozkład Gaussa, który pokazuje, jak rozkłada się prawdopodobieństwo występowania różnych stałych w społeczeństwie, takich jak wzrost, inteligencja czy w naszym przypadku skłonność do uzależnienia od narkotyków. I udowodnił on, że większość ludzi jest w cudzysłowie normalna, przeciętna, czyli skrajne wartości, takie jak w naszym przypadku ludzie biorący heroinę albo ludzie totalnie nie biorący żadnych używek, są rzadkością i szaleństwem jest dla tych paru procent ludzi dostosowywać cały system, w którym żyjemy. I jeszcze raz powtórzę: większość ludzi jest normalna, przeciętna. I, czyli to znaczy, odpowiedzialna, ma instynkt samozachowawczy, więc traktowanie ich wszystkich jak dzieci albo szaleńców, którzy od razu rzucą się na heroinę, jak ją zalegalizujemy, jest totalnym oderwaniem od rzeczywistości. I tak przy okazji, to procentowa ilość osób, która jest uzależniona od, od alkoholu, który jest przecież w Polsce w pełni legalny i powszechny, jak lewicowe poglądy na uczelniach wyższych, stanowi tylko 10% wszystkich osób spożywających alkohol. Czyli powtórzę jeszcze raz: tylko 10% ze wszystkich osób spożywających alkohol zostaje alkoholikami. I dokładnie tak samo jest z narkotykami, i polecam samemu sprawdzić te dane, jeśli mi nie wierzysz. Więc jeżeli sztucznie, poprzez decyzje polityczne, zakażemy wszystkim nagim małpom używać jakiejkolwiek substancji, to one nie przestaną tego robić, tylko będą to robić nielegalnie, a to stworzy praktycznie samych przegranych. Przegrani będą ci, którzy zażywają, bo nie dość, że dostęp do narkotyków zostanie ograniczony, do kupowania nie wiadomo jakiej substancji, od nie wiadomo jakiego szemranego dealera w ciemnej bramie, to dodatkowo zacznie się ich stygmatyzować, potem karać, kryminalizować i wtrącać do więzień zamiast edukować albo przynajmniej dać święty spokój, żeby ludzie sami mogli się edukować, popełniać błędy i wyciągać z nich lekcje. Tak jak nasz gatunek ma to w zwyczaju od dziesiątek tysięcy lat, kolejni przegrani tej sytuacji to ludzie, którzy nie biorą narkotyków, nie mają z nimi nic wspólnego, czyli na przykład ja, ale muszą płacić pieniądze w podatkach na walkę z nimi muszą płacić na armię policji i urzędników, która zamiast łapać prawdziwych przestępców, krzywdzących innych ludzi, traci czas i pieniądze na łapanie dorosłych osób, które palą sobie jointy albo wciągają biały proszek. Ale co chyba najgorsze, ten system tworzy czarny rynek i potężne organizacje przestępcze, które produkują i sprzedają narkotyki w sposób dalece inny od kapitalistycznych standardów. Czyli brak konkurencji, przemoc i traktowanie klienta jak gówno, sprzedając mu byle jaki towar, bo przecież nie pójdzie się poskarżyć, że dealer, dealer sprzedał mu zatrute narkotyki. I mam czelność mówić te rzeczy z taką pewnością, bo mamy już naprawdę długą historię walki z narkotykami i przyniosła one fatalne skutki. I tak jak powiedziałem, stworzyła samych przegranych. I co ciekawe, wojna ta zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, czyli kraju uważanym za kraj powszechnej wolności, ale co jest o tyle tragiczne, że to właśnie ten kraj przerabiał na własnej skórze wojnę z innym narkotykiem, zwanym powszechnie alkoholem, a wojna ta nazywała się prohibicją. Trwała 13 lat od 1920 roku do 1933. I skończyła się tragicznie, bo ilość spożywanego alkoholu nie spadła. Ludzie za to zaczęli pić znacznie więcej spirytusu, bo po prostu łatwiej było go przemycić niż piwo, gdyż zajmuje mniej miejsca i mocniej klepie. A dodatkowo mafie, które handlowały alkoholem, niesamowicie się rozrosły i był to okres największej ilości morderstw w historii całych Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, mafie te nie miały, że tak się wyrażę, uczciwej konkurencji. Przez co nie przejmowały się zbytnio swoimi klientami, sprzedając im często zatruty alkohol, czyli na przykład metanol, co zabijało tysiące Amerykanów rocznie. I w końcu prezydent Franklin Roosevelt wycofał się z tego szaleństwa i z powrotem zalegalizował alkohol. Niestety, wojna z narkotykami nadal trwa i codziennie zbiera swoje żniwo. Zanim jeszcze przejdziemy do tematu samej wojny narkotykowej, to żeby wprowadzić trochę porządku. Zacznijmy sobie od zdefiniowania dwóch pojęć, takich jak słowo narkotyk oraz słowo legalne. A więc, narkotyk to środek odurzający, substancja psychotropowa i psychoaktywna pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy. A słowo legalne oznacza po prostu zgodny z prawem, posiadający status prawny. A więc zadajmy sobie teraz pytanie, czy wszystkie narkotyki są nielegalne. I otóż odpowiedź brzmi nie. No to może nielegalne są te najbardziej szkodliwe, niebezpieczne czy uzależniające, tak zwane twarde narkotyki. I otóż odpowiedź również brzmi nie. Są twarde narkotyki, takie jak alkohol, które są w pełni legalne i sprzedawane w twoim osiedlowym sklepie, albo twarde narkotyki, takie jak kokaina czy heroina, które są nielegalne i karane wieloletnim więzieniem. A więc do badania i podziału narkotyków na twarde, miękkie i tak naukowcy oraz lekarze używają tego, co lubię najbardziej, czyli metody naukowej. Badają skład chemiczny, oddziaływanie, szkodliwość i klasyfikują je do różnych kategorii, jak na przykład opiaty czy kanabinole. Tak jak się to robi ze zwierzętami, owadami czy roślinami. A teraz najważniejsza rzecz, czyli kto decyduje o tym, jaka substancja jest legalna. I możesz sobie ją pić u cioci na imieninach, a jaka jest śmiertelnie niebezpiecznym narkotykiem, za którego posiadanie możesz trafić do więzienia, do jednej celi z mordercami i gwałcicielami. A więc decydują o tym oczywiście politycy, którzy nie stosują żadnej metody, metody naukowej, a co gorsza, często nie mają w tym temacie żadnej wiedzy i na przykład nigdy nie brali, albo nawet nie widzieli substancji, których zakazują. Tak jak w Polsce Jarosław Kasiński i jego słynny cytat o konopiach, czy marihuana jest z konopi? Nie wydaje mi się. Ale mnie przeraża to, że nadal jeden człowiek w Polsce, to jest taki Kaczyński czy Morawiecki, mówi 40 milionom Polaków, w tym też ludziom dużo starszym i bardziej doświadczonym życiowo od nich, co mogą robić ze swoim życiem, a czego nie mogą robić, co jest dla mnie totalnym absurdem, z którym zamierzam walczyć, i właśnie dlatego nagrywam ten podcast. Więc wiemy już, że walka z narkotykami to czysta polityka. A nasz kraj, czyli Polska, tak samo jak praktycznie cały świat, przejęła tę politykę od wuja sama, czyli od Stanów Zjednoczonych, bo tam wojna z narkotykami się rozpoczęła. Tak naprawdę wojna ta zaczęła się trochę, trochę wcześniej, ale prawdziwego rozmachu nabrała dopiero w USA za kadencji prezydenta Richarda Nixona w 1971 roku. I była to po prostu kolejna idiotyczna i niestety tragiczna w skutkach decyzja polityczna. Nixon kierował się pewnie zdrowym rozsądkiem i uznał, że skoro narkotyki są szkodliwe, to zwyczajnie powie 300 milionom Amerykanów, że mają tego nie robić i sprawa się rozwiąże. Dziś jednak wiemy, że ta decyzja nie była czysto altruistyczna i była podyktowana konfliktami na tle rasowym, jakie wtedy występowały w Stanach Zjednoczonych. Był to czas konfliktów i ogromnych protestów Afroamerykanów, którzy domagali się swoich praw i końca segregacji rasowej. Kilka miesięcy wcześniej został zamordowany Martin Luther King, więc musicie zrozumieć, że sytuacja w Ameryce była wyjątkowo napięta i dodatkowo zbiegło się to w czasie z trwającą jeszcze wtedy wojną w Wietnamie, co doprowadziło do powstania ruchu hipisowskiego, który promował pacyfizm i również protestował na ulicach krytykował rząd, domagał się zakończenia wojny w Wietnamie oraz zaprzestania jakichkolwiek interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co oczywiście bardzo nie podobało się wujowi Samowi, który jest bardzo pragmatycznym człowiekiem, że tak się wyrażę, i rząd amerykański, jak każdy inny rząd, który jest w władzy, nie chce jej stracić, dlatego z pełną premedytacją i cynizmem wypowiedzieli wojnę narkotykom, żeby po prostu dobrać się do dupy hipisom oraz afroamerykanom. I teraz zacytuję słowa jednego z członków rządu Richarda Nixona, czyli Johna Ehrlichmana. I teraz cytuję. Wiedzieliśmy, że nie możemy uczynić nielegalnym bycia czarnym lub przeciwko wojnie, ale skłaniając opinię publiczną do kojarzenia hippisów z marihuaną, a czarnych z heroiną i kryminalizując obie te grupy, mogliśmy rozbijać te grupy, aresztować liderów, rozbijać spotkania i demonizować ich. Czy wiedzieliśmy, że kłamiemy, że kłamiemy na temat narkotyków? Oczywiście, że tak. I jako, że Amerykanie są mistrzami propagandy i lobbowania swoich interesów, za pomocą organizacji DEA i jej agentów, wojna z narkotykami rozlała się na dosłownie cały świat. Sprawa trafiła na forum ONZ i wszystkie kraje członkowskie przejęły konwencje, które zakazywały produkcji i obrotu wszystkimi substancjami, od marihuany po heroinę, i tak jest po dziś dzień. A po ponad 50 latach tej wojny skutki są takie, że co dziwne, nie udało się wyeliminować narkotyków, a co więcej, są one dostępne u dilerów w każdym większym mieście na świecie, w każdej jego dzielnicy i pewnie też na każdej ulicy. A ofiary tej wojny są liczone w milionach istnień ludzkich oraz niezliczonej ilości miliardów dolarów wyrzuconych w błoto. Osoby bardziej zainteresowane szczegółowymi skutkami tej wojny. Zachęcam do przeczytania raportu Wojna z narkotykami, raportu Światowej Komisji do Spraw Polityki Narkotykowej. Link oczywiście będzie pod tym filmem. Oraz do bardzo dobrej lektury książki, na której częściowo się opierałem, pisząc tekst do tego podcastu, czyli Ścigając Krzyk. Dzieje wojny z narkotykami. Autorstwa Johna Heriego. Link również będzie pod tym filmem. Tak więc podsumowując. Narkotyki były, są i będą bez względu na to, co zrobimy. I dlatego trzeba to zaakceptować, zakończyć z tą żałosną i szkodliwą hipokryzją, w której żyjemy i po prostu je w pełni zalegalizować, tak jak zrobiliśmy to z alkoholem czy papierosami, w myśl zasady, że najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu nie szkodzić, bo każdy dorosły człowiek z osobna sam najlepiej wie, co jest dla niego najlepsze. Czyli jeszcze raz, nie należy karać za posiadanie, produkowanie. Czy handlowanie narkotykami? Tak samo jak nie należy karać za handlowanie alkoholem czy słodyczami. I jeśli już mamy taką potrzebę, jeśli politycy mają taką potrzebę ulepszania świata, to należy narkotyki zalegalizować i uregulować, tak jak zrobiliśmy to z alkoholem czy papierosami. Osobiście nie jestem fanem jakichkolwiek odgórnych regulacji, ale są na pewno lepsze niż całkowite zakazy. Jeśli narkotyki będą legalne, to wolny rynek i ludzka natura zrobią po prostu swoje, bo Człowiek y, działa tak, że znajduje się w jakimś konkretnym miejscu w swoim życiu, a chce być w miejscu bardziej pożądanym czyli mieć więcej pieniędzy, mieć lepsze zdrowie, więcej czasu wolnego itd. I oczywiście na przykładzie pojedynczych ludzi to nie zawsze się sprawdza, ale na przestrzeni całej populacji już tak. I dlatego właśnie w dłuższej perspektywie czasu, y, jako ludzkość, zawsze idziemy do przodu i rozwiązujemy wszelkie problemy, pomimo idiotów, y, którzy nami rządzą. I to właśnie ten mechanizm sprawia, że mimo, że papierosy są w pełni legalne, to ilość osób palących papierosy ciągle spada. Tak samo jak zjawisko skrajnego alkoholizmu jest coraz mniej powszechne. No dobra, to by było wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Mam nadzieję, że zasiałem małe ziarenko myśli libertariańskiej i przynajmniej kilka osób połknie wolnościowego bakcyla, którego potem przekażę dalej następną osobom, tak żebyśmy w przyszłości. Wszyscy żyli w lepszym i bardziej wolnym świecie, co jest osobiście moim największym marzeniem. A więc, jeśli ten film Ci się podobał, to proszę daj znać o tym w komentarzu. No i oczywiście, zapraszam do subskrypcji tego kanału, łapek w górę i tak dalej. To co, trzymajcie się wolnościowej i Do usłyszenia w następnym materiale, który pojawi się już wkrótce. Pozdro.